EWUŚ to skrót określający elektroniczną weryfikację uprawnień świadczeniobiorców. Jest to system umożliwiający specjalistom medycznym natychmiastowe sprawdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. System EWUŚ jest bardzo wiarygodny, gdyż jego zasoby są codziennie aktualizowane przez dane napływające z ZUS-u oraz KRUS-u. Dlatego lekarz może mieć pewność, że uprawnienia pacjenta są aktualne w danym dniu. A jak to tak naprawdę działa w praktyce? Wystarczy, że pacjent poda swój numer PESEL oraz potwierdzi tożsamość dowodem osobistym, paszportem lub dokumentem prawa jazdy. A w przypadku dzieci do 18 roku życia wystarczy legitymacja szkolna. Po wprowadzeniu numeru PESEL do systemu EWUŚ, system na podstawie danych zawartych w bazie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych może wyświetlić dwie wersje ekranu. W pierwszej wersji będzie widniała informacja w kolorze zielonym. Fundusz potwierdza prawo do świadczeń. Po tym komunikacie mamy pewność, że pacjent jest ubezpieczony i będziesz mógł zrealizować świadczenia zgodne z warunkami umowy o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej. Może się jednak zdarzyć sytuacja, kiedy na ekranie wyświetli się komunikat zapisany kolorem czerwonym. Fundusz nie potwierdza prawa do świadczeń. Po tej informacji możemy szybko stwierdzić, że NFZ w danym dniu nie potwierdza uprawnień pacjenta do uzyskania świadczeń z opieki zdrowotnej. Może się jednak zdarzyć sytuacja, w której pacjent wyświetla się na czerwono, ale może potwierdzić swoje prawo do świadczeń za pośrednictwem dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń lub po złożeniu pisemnego oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczeń. Dodatkowo specjalista uzyska również informacje o możliwej kwarantannie lub izolacji pacjenta wraz z czasem jej trwania. W dalszym ciągu obowiązuje konieczność weryfikacji uprawnień pacjentów za pośrednictwem systemu EWUŚ. Specjaliści medyczni, którzy nie są świadczeniodawcami i nie posiadają umowy z NFZ o udzielenie świadczeń, są zobowiązani do uzyskania upoważnienia skorzystania z usług elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców. Formularz o nadanie uprawnień do EWUŚ znajduje się na stronach internetowych poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ. Lekarz, który jest zintegrowany z programem do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, może podczas wizyty poświęcić więcej czasu pacjentowi. Obecnie bardzo duża część tego typu programów posiada integrację z najważniejszymi platformami. Tak samo jest również w przypadku oprogramowania medycznego Medfile, które jest w pełni zintegrowane z systemem EWUŚ. W praktyce lekarz w gabinecie NFZ przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności powinien upewnić się, czy pacjent jest ubezpieczony. Dzięki korzystaniu z programu Medfile można zrobić to w kilka chwil i skrócić formalności do minimum. Integracja z systemem EWUŚ bezpośrednio z oprogramowania Medfile jest niezwykle prosta, gdyż wystarczy, że wejdziesz w zakładkę poświęconą e-zdrowiu, a następnie przejdziesz do tej dedykowanej platformie EWUŚ. Bezpośrednio z niej wybierz swój oddział NFZ, a następnie identyfikator lekarza lub kod personelu i ustal swoją rolę. Wpisz login i hasło oraz zapisz zmiany. Bezpośrednio z tej zakładki w przyszłości możesz również zmienić hasło na nowe.